Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób można zdiagnozować uszkodzenie procesora. Tym razem płyta U8-2 z laptopa HP. Po naciśnięciu włącznika, prąd pobierany przez płytę przez moment osiągał wartość około 6,7 A, po czym spadał do zera. W takim przypadku warto sprawdzić rezystancję na cewkach przetwornic. Jeżeli któraś będzie za niska, płyta w czasie startu zostanie wyłączona. Ujemną sondą multimetru podłączam do masy płyty. Drugą sondą będę sprawdzał rezystancję. W takich przypadkach dobrze sprawdza się automatyczny zakres, chociaż pomiar trwa trochę dłużej. Rezystancję będziemy mierzyć na płycie odłączonej od zasilania, a kolejność, w jakiej będziemy mierzyć rezystancję na cewce, jest praktycznie dowolna. Pomiar zaczynam od cewek przetwornicy 3,5 V. Jak widać, na tej cewce mamy zdecydowanie za niską rezystancję. Rząd wielkości to powinny być dziesiątki lub setki kiloohmów. Zasilanie pamięci RAM? Tu rezystancja jest prawidłowa. Na tych cewkach rezystancja także jest prawidłowa. Natomiast rezystancja na tej cewce jest dużo, dużo niższa niż powinna. Praktycznie mamy tu do czynienia ze zwarciem. Ta cewka odpowiada za zasilanie wbudowanego w procesor mostu. Aby sprawdzić, co jest uszkodzone, wykonam próbę zwarciową. Aby sprawdzić, czy uszkodzony jest procesor, muszę zdjąć chłodzenie. Pokrywam rdzeń warstwą izopropanolu. Zasilacz serwisowy ustawiony na napięcie około 0,7 V i wykonuję próbę zwarciową. Zobaczcie, jak zachowuje się izopropanol na małym rdzeniu procesora. Izopropanol praktycznie od razu odparowywuje z małego rdzenia. W tym przypadku niestety odpowiedzialny za zwarcie jest właśnie procesor. W ten prosty sposób udało się dość szybko zdiagnozować uszkodzenie procesora. Ze względu na koszt zakupu i wymiany procesora, prawdopodobnie ta płyta zostanie przeznaczona na części. Jeśli film Wam się podobał lub był przydatny, proszę łapkę w górę. Zapraszam także do komentowania i subskrybowania kanału. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.